wszystkich. Zaciągamy sieć. Można zaczynać. Staszku, sakramentalne pytanie. Do czego jest ten miś? Powiedz mi, do czego jest ten miś? Ten miś jest do niczego. Obywatel Ochucki Ryszard. Tak, to ja. Pokaż, jak wyglądasz. Tak. Nie, bo Stasik mi opowiadał najpierw prozą, jaka ma być scena i co w tej scenie należy powiedzieć, a potem ja dopisałem. Czasem aż oczy bolą patrzeć, jak się przewęcza dla naszego klubu prezes Ochucki Ryszard, naszego klubu Tęcza. Po co jest ten miś? Właśnie, po co? Co on na to odpowie, na przykład mówi Staszek. To mnie. A ja mówię, no nie wiem jeszcze co. Ale to teraz pomyślę. Ale coś odpowiedzieć musi, nie może tak zostać próżni. A ja mówię, nie musi odpowiedzieć, może na przykład coś zaśpiewać. A i stąd potańczyć, to to on mówi, tak? Ty nie śpiewasz, nie tańczysz. Mówię, to ty nie wiesz tego, to są takie możliwości też wyrażania, wiesz. I w tym momencie Staszek mówi, ja nie tańczę, ja nie śpiewam. Odstawił stół na bok, odsunął, stanął przede mną i zrobił coś takiego. Wychował mnie ojciec na syna dobrego, kupił mi brownik, mój Boże kochany, z to kulem do niego. Nie słuchałem ojca, ni starszego brata, wpadłem do więzienia, mój Boże kochany, na całe 3 lata. Na rękach kajdanki, a na nogach dybki, wszystko to sprawiły, mój Boże kochany, te przepodłe dziwki. No i co? Olu, idź. Zobacz, co jest dziś na obiad w bufecie. Bardzo porządna dziewczyna. Trudno. Ten obraz cyfrowy i dźwięk, no to jest naprawdę coś tak nadzwyczajnego i tak no, wstrząsające to jest. Ja, wie pani, nie spodziewałem się czegoś takiego i jestem pełen szacunku, podziwu, uznania i w ogóle zachwytu. Łubu-dubu, łubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu. To jest taka trochę gogolowska komedia, prawda? I śmieszno, i straszno, nie wiadomo co bardziej.